No dobrze, czas na standardowe pytanie. Ile rzeczy dzisiaj się wypierdoli? Chciałbym wierzyć, że niewiele. Pewnie jestem odrobinę naiwny, jeżeli chodzi o to, że wszystko będzie działać, ale chciałbym wierzyć. Naprawdę chciałbym wierzyć. A czy będzie, to zobaczymy. Najbardziej się boję chyba o to, że jestem świeżo po formacie i że wszystko może być kompletnie rozstrzelone i rozpierdolone. Mam nadzieję, że nie będzie, ale to zobaczymy, jak to stanie wyjdzie. Bo tak, w ustawieniach chyba wszystko działało. To jest pasem, witam. O tak, chiński głos. Nawet nie jestem pewien, czy głos Megamana cokolwiek wpływa poza menusami, bo w Pen Legacy nie bawię się aż na tyle dużo. A Baton Config chyba może być ok. Skinner at large, filtry on. Ramki mogą być jakie są, dźwięki. Jeżeli będę ciekawe głośno, to będzie dawać mi znać, wierzę. Instrukcji nie chcę czytać, privacy policy też nie. Wiem, że one są, bo muszą być, ale będzie silent mode. A, że Megamana pewnie wycisza po prostu. Przez to się bałem, że mam jakieś duże opóźnienie, bo Silent Mode wchodzi dużo później niż same menusy się przełączają. Prosiłbym o jako takie danie znać, czy gra jest za głośna, gra jest za cicho, jestem za cicho, bo tak jak mówiłem, jest to tak świeżo po formacie i boję się, że tych rzeczy mi się mogło rozpierdolić, że się tak bardzo delikatnie wyrażę. Naiwnie wierzę, że będzie dobrze. Buster Max off. Nie lubię sobie ułatwiać aż tak bardzo gry. Jeżeli z jakiegoś powodu poczuję, że będę potrzebował grindować, to mogę wtedy pomyśleć, a tak to. Cześć, Samara, witam. Swoją drogą, chcę, żebyście wiedzieli, że BN1 to jedyna część Battle Networku, której nigdy dosłownie nie tkałem. Cześć, serwera. To nawet nie jest tak, że ja, nie wiem, pograłem w nią godzinę i rzuciłem, tylko wydaje mi się, że to jest dosłownie pierwszy raz w życiu, kiedy odpaliłem BN1. Więc będzie fajnie to na pewno. Praktycznie każdą inną część ruszałem w ten czy inny sposób. Nie jestem pewien, czy czwórki obie wersje ruszałem, ale poza tym trójki na pewno, piątki na pewno i szóstki na pewno. Cześć, Tate. Ciekaw BN1. Grę można dać głośniej, bo słabo słychać. Doskonale. Spokojnie, u mnie nie ma koment na wołanie Tate'a. Troszkę głośniej. Zaraz mi powie się, że będzie rozpierdalać wam uszy, ale that's fine. Ja już czuję, że nie będzie rozpierdalać uszy. Przestępczość rośnie. Volvo chce przejąć sieć. Oh no. Tylko nie to. Tata nie mógł wziąć wolnego, ale mamy prezent. Doskonale. Czy mamy menusy od początku? Czy nie mamy menusy od początku? Musimy beta wziąć. I pewnie jak beta weźmiemy, to będziemy mieli dostęp do rzeczy. A jeżeli ktoś nam pograć, ciśnij L-kę, a teraz idźmy do szkoły. Mogę nie iść do szkoły? Goddammit, nie mogę nie iść do szkoły. Zobaczmy, co mam w mailach. Przestępczość, WW, jada. Dostaliśmy jako prezent Crossgun C. Ale wygląda nasz folder, to mnie zastanawia. Kanony AB, shotguny, crossguny, mini bomby, sword, white sword. XPanel. Tak myślałem. Tak chyba będzie ok. Znaczy zdaję sobie sprawę, że fikty są też odrobinę głośniej niż muzyka. Więc może jeszcze odrobinę ciszę. O, tak powinno być git. Tutaj coś się Steamem nazywa. Jak się czuję, że wróciłeś do szkoły? Chciałbym wrócić do szkoły JRL. Znasz co? Ale nawet nie wiem, czy bym chciał, powiem szczerze. Nasz sta. Dasz nam jeszcze download chip. Zapnę sobie normalne doświadczenie. Nie przesadzajmy. Gra nie ma opcji od dźwięku. Well. Skłamałbym twierdząc, że nie ma. Znaczy, oryginalna gra nie miała, o tak powiem. No ale dobra, jak nam każą iść do szkoły, to idźmy do szkoły. Cześć mamo, idę do szkoły. Czy mamy czas, żeby zjeść śniadanie? Nie mamy czasu, żeby zjeść śniadanie. Mama będzie spóźniona tak samo jak i my, doskonale. Cześć mail. Nikt cię nie pytał, mail. To jest bardzo moje doświadczenie, że ja często słucham ludzi, a niekoniecznie sam dużo mówię. A ostatni czas piekarniki ludziom się podpalały. Jestem pewien, że nie ma to żadnego związku z wirusami. Można skipnąć śniadanie na stole. A po co mi śniadanie? Wszyscy wiemy, że śniadanie jest niepotrzebne. Cześć. Nie chcę tutoriali. Jak będą potrzebne tutoriale, to zobaczymy. Ja tam zawsze jadę i tam chip był. Czemu? O nie. Czy mogę wrócić po śniadanie? Goddammit, nie mogę wyjść po śniadanie. Cześć Dex. O, nie możecie walczyć, o. Okej, nieważne, i tak nie możemy. Chyba był recovery list, ale może w jakimś kodzie, którego nie miałem. I to będzie bardzo ważne, istotne i kluczowe. Pierwsza akcja to zwalczanie wirusów. To znaczy, że pewnie będziemy mieli bardzo intensywny tutorialing. I będziemy walczyć z metami, no dobrze. Czy jesteśmy gotowi? Nigdy nie jestem gotowy na mety. Ale możemy beczkę chipy wyślemy do swojego nawigatora. Apek się namawiają po każdej walce, przedmioty leczące mają małe znaczenie, chyba że kogoś zmieniła. Zaraz zobaczymy. Mam napisane ile ma ataku, ile HP-ku. Normalnie możemy wysłać tylko jeden chip na raz, ale możemy wysłać parę kopii tego samego. Zastanawiam się w takim razie, jak kody się mają do czegokolwiek tutaj. No zobaczymy w taniu. Możemy się ruszać góra do lewo, prawo, strzelać B szybko, za mało obrażeń. Jeżeli dostajemy tyle obrażeń, spadniemy za HP, to umieramy. No dobrze. Czyli możemy używać raz po wybraniu, czyli standardowy Battle Network. Brzmi proste. Jeżeli zużyjemy chipy, to czekamy aż nosi pasek na dół i potem możemy wybrać kolejne. Let's go. Gdzie moje counterhity? A nie, czekaj, to jeszcze nie tego. Cześć Sebik. Gdzie widzisz fajną gierkę, bo ja na pewno nie tutaj. Chip Steam pozwoli nam ukryć panele, to jest tak zwane area gap z następnych gier. A jeżeli chipy mają te same kody, to będzie można je wybrać na raz, jak rozumiem, doskonale. BN1 jest fajną grą, najsłabszą w serii. Już czuję, że mnie będzie bolało to, że nie widzę, jakie kody mają chipy. Tak na pierwszy rzut oka, tylko trzeba najechać. Cześć, Seversji. No dobra, standardzik. Pong. Czy to działa tak jak w innych grach? Chyba tak. Weźmy kolejne chipy, w tym przypadku kanonka. Bąk. To już nie jak gwiazdek. O Boże, tej bąk gwiazdek nie ma. To będzie bolało. No dobra, możemy dodawać chipy. Nie wiedziałem, że dodawanie było już w pierwszej części. Możesz wygrać każdą walkę armatką. Jeżeli przeciwnicy nie mają jakichś barier, które neguje obrażenia poniżej ilość, to powinienem być w stanie. Na papierze. Czy ja widziałem, że można wybierać 15 chipów, jeżeli wystarczająco dużo dodamy? Jesus. No dobrze, dodajmy sobie na razie shotguna. Czemu ja go nie dałem? Cześć Vicky. Co? Czy ktoś powiedział wyzwania? Nie, bo tutaj AD jakoś inaczej działa. Będą się tam przyjrzeć. Czyli tutaj nie poświęcamy chipów, tylko po prostu sobie dajemy AD? Ha! Nie chciałem tego robić. Oh well. Nie mam też ładowanego Bustera, ale tego jestem już przyzwyczajony, bo ostatnio trochę w dwójkę grałem. Ale to było trudne i wymagające. Wracajmy do domu. Chyba że możemy się podłączyć do dosłownie każdego miejsca w tej grze. Pewnie nie, ale dajcie mi na ich nie wierzyć. Okej, zobaczmy sobie z Gutsmanem. O kurwa, 200 HP, nie wiem czy ja dam radę. Jak mi się da radę, czy nie? Bo to wygląda niebezpiecznie. Au. Wpierdzielę się w niego. Ale dziwnie wygląda. Jedu. Nie podoba mi się, że Gatman mi kompletnie znika. Spróbuję ten może. Planujesz to przejść, czy nie? Chyba nie. Oj. Dobra, zróbmy tak po prostu. Wyjebał Gongagę, proszę, nie Gongaga, tylko nie Gongaga. Not the Gongaga! Not the Gongaga! I love Gutsman. Właśnie, też mam wrażenie, że mam G w 30 FPS, jak mnie to irytuje. Bo nie wiem, co mogę z tym zrobić. Dostaliśmy mail. Ale tak, Gongaga mnie tygruje, aż tak po mnie widać. Nie, nie chcę się dowiedzieć o petach. Może innym razem, jaj. To jeszcze nie jest ten dzień. Czy mogę się podłączyć do budki? Doskonale. Budka dla psa. Złota zasada jest taka, że podłącza się wszędzie, chyba że BN1 tak nie działa. Nawet nie wiem co to jest, oprócz tego, że z kogoś z finali. W dużym skrócie jest lokacja w FF7 Rebirth, która nazywa się Gongaga i jest bardzo przyjemna do poruszania się. Powiedział nikt kurwa nigdy. Mam coś dobrego? No dobra, bumerkami patrzę. Mi? Gone? Ja powiem szczerze, że z tej chwili oryginalnej 7 prawie już nie pamiętam. Jak się nazywa Shockwave? O, to lepiej. Mówcie mi jeszcze. Czy gdzieś jeszcze można się podłączyć? Do Dexa się nie podłączymy, bo ma zamkniętą chałupę. Czy ktoś ma coś na mnie dobrego? Da mi ktoś dać jakieś fajne darmowe rzeczy? Budowanie foderban jeden jest taki trudny, jakby się mogło dodawać. Dlatego, że pierwszy Argan to pewnie będę próbował, przynajmniej po części wszystkich rzeczy, których nie kojarzę, jak tako. O, a któż to? Ktoś to pan Zapałka. O nie, tylko niestraszne wirusy, które powodują pożary. O nie! Gdyby tylko był tu jakiś pan Zapałka, który można z tym pomóc. O Jezu, ale dziwnie ten internet wygląda. Cześć Glide. Jeżeli znajdę program, to czy mogę wpaść do nich do sieci? Atjej, no dobrze. Mamy nikomu nie mówić, że zaszło delikatne nieporozumienie. Medgard. Nie znam adresu, więc nie możemy się podłączyć, zrozumiałe. A dziwny motyw tu leci. Nie brzmi wczesnogrowo, że się tak wyraża. Boże, phishing w tym momencie. Na pewno mi się uda. Clueless. Wolny jest. To nieważne. Na końcu takie wolne to. Dasz. Jak zgarnę jeszcze jakiegoś, to sobie wrzucę do folderu chyba. Dajcie mi coś lepszego. Na bazie różne sekcje co do ilości powtórek i nawycików. Czy ja chcę pytać? 10... Excuse me. Ile? What do you mean 10 chipów tych samych? To brzmi absolutnie jak coś popsutego. Słuchaj sideł, doskonale. Jestem bogaty, powiedziałem ja nigdy. Ogólnie gra się póki co wydaje taka trochę wolniejsza niż inne Megameny. Aczkolwiek może takie odczucie. Dobra, czyli tu będę generalnie bezpieczny pewnie. Bąk, bąk. Fajno, on jeszcze zdążył zaatakować. Co mi się wydaje? O, trafia tylko w tą jedną kartkę konkretną. To jest ciekawe. Ej, to brzmi prawie jak Gate z BN2. 5 razy win, 5 razy fan, 5 razy Gateman. Nie mogę teraz sam karać, ponieważ chyba dało typu i to z nawycików. O, to ciekawe. Medgardy brzmi jak coś, czego nie chcę używać. Net Merchant. Power Up. Na Power Upa bym nie pogardził. Tak samo jak pewnie na Cannonce, ale... Well, Cannonce brzmi jak coś, czego zbyt szybko nie dostanę. Okej, to jest ten zagubiony program, którego mieliśmy znaleźć. Wolniejsza od 0. Well, to nie trudno. Nie zdążę? Nie. Ej. To jest strasznie wolne. W ogóle dziwne to jest strasznie, że kanony nie trafiają, jeżeli wejdziemy przednie, powiedzmy. Bąk. Kanon B. Gdzie mój kanon C? Dajcie kanon C. Nie mamy tu adresu. Gdzie jest strona jaj? Tu jest strona Dexa. Czy ja te adresy muszę ustawiać u siebie na swojej własnej stronie, czy one są w sieci? Bo jestem przekonany, że są w sieci, ale jednocześnie kojarzę, że któraś gra je miała na naszej stronie. Cześć, dobra. Jak ja chcę to zrobić? Chyba tak. Jak dajesz pierwszy skok w tej grze? Zdefiniuj pierwszy skok. Bo boję się. In Before to jest tak naprawdę gra platformowa. Czego szukam? Szukam strony jaj. Pójdź to. Odjął humor. Obawiam się, że jestem dzisiaj nie łapiący humorystycznych rzeczy. Bardzo im przykro. Moje poczucie humoru dosłownie nie istnieje. Nie jestem dzisiaj królem komedii, to na pewno. Ale co ja robię? Mam miejsce. Na, będę się starał grać w miarę możliwości tak na tyle ślepo, na ile się da. Okej, to jest Sonic. Cześć, Glide. Jest Feder i nice. Skidby, o nie. Może jeszcze zaraz zaczniesz się mi rzucać jakieś sileniowe memy z anime. Bo to też widziałem, że ostatnio jakiś kompletny brainrot się stał. Nie znajdę jakiegoś BMD-ka i dlaczego ja je zrobię absolutnie najgorszy typ stron do odwiedzania? Reka z 30, może się przydać na dziesiątki teraz. Co to kurwa jest? Ja się grzecznie pytam. Jeszcze się grzecznie pytam, ale co to kurwa jest? Tam oni ułożyli je w taki sposób. Więcej tam nikt nie chce zobaczyć. A co jeżeli tam jakiś GMD się znajdzie, albo jakiś BMD? I zapomniałem. Bo czego zapomniałeś? O, ja to przestań. Czym są te chipy? Też czuję, że Ad będzie jedną z rzeczy, których będę intensywnie używał. Nie, że nie robił tego w BN2 czy BN3. Zwłaszcza, że custom style jest OP. Skąd ten gocewik? Tak sobie obiegam i chyba rzeczywiście to... Ale jest tam wyjście jakieś. Chcę zobaczyć, gdzie to wyjście mnie zaprowadzi. Bąk. Jezu, ale te piszki są wolne. Nie przyzwyczaję się. Before on na razie to wolne, a potem jak dostaną jakieś silniejsze formy, to będą dużo silniejsze. Czy ten counter rate jest ogólnie taki w tej grze, czy to ja mam pójść do pecha? Bo wygląda jakby był całkiem wysoki, nie będę kłamał. Jest zaiste rzeczą, rozumiem. Przyjąłem do wiadomości. Pozwólcie, że sobie odrobinę folder poprawię. Wolę kanony, bo zdają odrobinę więcej jednak. A w tej grze zdają się być równie szybkie co jakieś shotguny, nie shotguny. Tak, chyba mogę. Jadłem się na nie, nope. Ominąłem je. I to wciąż nie? Nie, no wtedy jest. Chyba przeboleje brak jednego recoverka. Jakoś. Gdzie się wychodzi z tej strony? To mnie zastanawia. Bąk. Zwłaszcza, że ona co farma była. Bardziej, I guess. Zresztą też razie czego to im bardzo zależało, żeby sobie grę ułatwić, to mam możliwość wziąć sobie chipów od tego. Więc... raczej dzisiaj nigdzie nie wychodzi o tym. Czy ma zabijane przekąskę? No nie brzmi jak przekąska. To brzmi jak wszystko, tylko nie przekąska. Mamo, co się stało? O nie! Pan Zapałka przyszedł i podpalił. Kto by się spodziewał? Bo na pewno nie ja. No dobrze, powiedzmy, co się dzieje. Program kontroluje wirus jest gdzieś w tej konsolnej. No dobrze, czyli będziemy musieli tutaj przejść po prostu. To nie są wirusy podobno. Co on ma przez na myśli? O nie, tylko niepotężny wirus. Cześć Matkitku, witam. Cały pierwszy level piekarnika nie ma ognicego wirusa, doskonale. Biedne programy, które nie mają antywirusa budowanego, najgorzej. No dobrze, postrzelajmy sobie. Bong, bong, bong. Data. Fioletowy nie to on. A, okej. Okay. Jestem przyzwyczajony z nowszych części, że one na lokera są. I dlatego z początku lałem po prostu. Bo miałem takie, no dobra, fioletowa, czyli na razie jej nie zgarnę. Ma to sens. Czy wszystkie wirusy tutaj to dosłownie mety? Czuję się zagrożony. Not. Still A. Ja ten program przestał działać. Żegnaj programku. Przestałeś działać prawie tak jak mój Windows. Nie no, przestałem. Po prostu się śmieję tak, że formata robiłem. 100 się zatrzymuje, nie? Już myślałem. Ach, łatwe. Tam jest ogień, ale na razie chyba nic z tym nie zrobię. Czyli dostanę counter date. To jedyne co, to niebieskie masz tylko na 11, że masz karty, mają na przykład kropki, nie masz ten chip, to nie zmieniasz drugiej, ale steryzujesz, to się odnawia. O, to ciekawe. Nie pomyślałbym, że to może tak działać, to na pewno. A póki co potrzebuję więcej Shockwave. Silniejsze chipy? Zawsze. Okej, czyli możemy użyć tego na 7 ogni. Oj. Oj. Czemu to zaczęło wybuchać? Mój nawigator zrobił boom. Oh no. Megamanie, nie. Nasza skrzynka z narzędziami podobno ma nam pomóc. Pistolet na wodę, okej, rozumiem. Zajrzyj na inwentory, jak pójdziesz pod matkę. Co masz na myśli? Bo chyba nie rozumiem. To nie jest zabawka. Niezaprzeczalnie nie wygląda jak zabawka. No dobra, teraz pytanie, ile ogni możemy ugasić, żeby jednocześnie móc zejść progres? FN Magi Dimension W. Pamiętam, że kiedyś anime oglądałem, ale to było parę lat temu. I też nie powiem, żeby mi jakoś się bardzo podeszło. Chyba, że mylę w tej chwili tytuł, ale wydaje mi się, że nie. 200 hajców. Ten mnie zabierze do strefy kontrolnej. Czy ja chcę tu wchodzić? Czy ja coś jeszcze pominąłem? Ten counter i tak mnie przeraża. Nie mówię, nie jestem pewien, czy ja coś pominąłem. To jest pytanie, jak meldujesz tylko w pilogu. To jest bardzo dobre pytanie. Żeby nie było, ja gram na ślepo w Rebellion 1, więc nie mam pojęcia. Wiem, że mogę się zablokować i o tym jeszcze nie wiem. No tak, tu sobie mogę dookoła przejść. Nie wiem, mam wrażenie, że to była chyba jedyna... że to było jedyne miejsce, gdzie... musiałem użyć kostki lodu, żeby przejść. Że w pozostałych miejscach można to było jakoś bardzo dookoła obejść, więc tutaj pójść dalej na razie chyba. Chyba, że tutaj coś było, ale nie wydaje mi się. Kod K, kod S, zobaczmy tak. Cię na spokojnie słynne ostatnie słowa. Nie no, wierzę. To jeszcze nie Elecman. Excuse me. Poproszę o wyjaśnienie kontekstu. Właśnie to nie mów mi, jaki jest kontekst, bo nie chcę spoilować. Wiem, że ktoś wcześniej pisał o Elecmanie i trochę mnie to niepokoi. Nice. Rozumiem, rozumiem. Nie, tu się szło lej. Gdzie się szło? Fajna rzecz, która mi się tak podoba, to to, że tutaj te panele w walce zależą od miejsca, w którym jesteśmy. Shot Q. Spróbujmy tędy na razie. Cześć Rick. Spróbujmy zrobić tripla. Nie się uderz? Nice. Trochę się opóźniłem z tym, ale zadziałało. 527, można Power Upa mi starczy? Jak przechodziłem Elecmana, to już było w miarę bezboleśnie, przynajmniej o tyle dobrze. Chyba tutaj nie mogę aż tak bardzo nadużywać tego skakania na portalu, bo Shockwave'y wchodzą z panelu na panel. Panuje dać mocno matki czy wyładowanie? Na pewno nie w speeda, jeżeli to jest opcją. Little Bomb. Gdzie teraz? To możemy tędy przejść. O! Wreszcie jakiś ognisty przeciwnik? I on chyba... tam będzie działał tak jak w tych... jak w nowszych częściach, z których go kojarzę. Że będzie się starał nie być na tym panelu co my. Nawet proszę powiada pan... To już tutaj? Szybko. A to oznacza, że... Czy do tej lokacji da się wrócić potem? Czy ona jest jednorazowa? To jest jedyne, to chciałbym wiedzieć, zanim pójdę walczyć. Bo jeżeli jest jednorazowa, to chcę ją jeszcze podwiedzać. Jeżeli jest tak, że można tu wrócić, to... No dobrze, rozumiem, że jest jednorazowa. O, doskonale. A, wrócisz spokojnie, okej. Okay. Bo zrozumiałem, że jest jednorazowa i miałem takie okej, rozumiem. Ach. Chciałem czyli w lepszym kodzie, a nie... Okej, to jeszcze raz zapis. Och, doprawdy. Pieniądze. A jak ci tam było? Tolchman? Fireman? Znaczy, dziwny pod tym względem, że on nie brzmi jak motyw taki początkowy, na tej zasadzie. Że on brzmi bardziej jak taki motyw, który by leciał gdzieś w późniejszych fazach gry. Bardziej o to mi chodzi. Dobra, jak ty atakujesz? To jest linia po prostu. To jest dużo kanonów. Ta, to jest ta... Aha, pezo. Okej, czyli tam mi tylko zostawia ogniste pola, spoko. Wydaje mi się, że kanałów tutaj nie będę miał jak łatwo używać. Cześć, Dona. Zacząłem się bić słabo z głodu, więc chyba czas na obiad. Powiedziałbym, że zazwyczaj czasem na obiad jest tutaj wcześniej niż kiedy zacznę się robić słabo z głodu. O, au. Nie znam, że pewnie co? A nieważne, po prostu... Idę. Tam po prostu stwierdzi, że da mi to zabić. I widzę też, że... co ja chciałem powiedzieć? Bąk? Że to dodawanie chipów XD działa tylko na jedną turę, a nie permanentnie, co jest jednak odrobinę nie tak jak myślałem, że będzie działać. O, to był pierwszy krok w masterplanie www. Za pierwszą walkę dostajesz taką samą nagrodę. To chyba tak samo jak w większości Battle Networków, mam wrażenie. Owszem, jestem głodny po takiej walce. Mam osób... O. Przypalone w diabli. boss battle cover z tej gry. A mi czemu nie? Zaczekasz, upgrade'uję Gutsmana. No dobrze, rozumiem. Czyli nie ma więcej Gutsmanowania. Zobaczę tylko, czy ma coś na swojej stronie. Ma te dwójki. To interesujące. Nie spodziewałem się ich aż tak szybko. Ale zapierdalają. Spróbuję dwoma tymi doszami. Co mi daje waga i time? Nie będę sprawdzał. O! Tak szybko można Sonic Wave'a dostać. Aż dziwne. Będę miałeś dostęp od początku. Kiedy właściwie? Bo nie kojarzę, mnie spotykał gdziekolwiek wcześniej. A, kurde. To było gdzie? A, okej. To trochę wyjaśnia. Wow. A, nie trafiłem. No chyba data też jest. Data znalazłem. Nie widziałem za to, że tam są mety. Dwa nie trafiłem na żadnego akurat. Będą się teraz sklepik obskoczyć jeszcze. A Dex. To jest panel od 3 bodaj. Gdzie jeszcze możemy wstawać się podłączyć? Tak się zastanawiam. W szkole gdzieś może? O nie! Len chciał się uczyć. Mega Man ma takie: ty się uczysz? Pojebało cię? Do ręki. Do ręki się chyba nie przyda. Okej, da się. A! Chciałbym mieć Gamecube'a, do którego można się tak ładnie podłączyć. A czekaj. Nie, nie byłem tu. Teraz, o tak. Te wszystkie shotguny, crossguny, wigany, Bóg wie jakie gany są dla mnie bardzo Nice. To warto. Fireman to pierwszy boss w tej gry, nie licząc Gatmana, którego pobiłem, to tak. Szkoda, że mnie składły. Bąk. Ogólnie wyobraź sobie tak kiedyś porządnie zarabiać i sobie zrobić taką całą dużą kolekcję jakichś tych... jakichś konsol. Wraz z fizycznymi grami. Wybrałeś adres Dexa? Wydaje mi się, że tak. Mam adres Dexa. Ale ja już poszedłem się pobawić. No dobrze, pójdę do mail się pobawić, I guess. Mail, chodź się pobawimy. Niby Dexa się pod siłę. Wyobraźcie sobie takiego super szybkiego Gatmana nagle. Super zwinnego. Chyba tak zrobię. Jeżeli dobrze pamiętam jak one działały. Yep. Mogę doceniam bycie skarbnicą wiedzy Roga, ale też miałem możliwości, chciałbym powiedzmy po swojemu odkrywać grę bez jakiegoś wielkiego solucjonowania na czacie. Ja bym nie ani wszystko, jeżeli to jest jakaś gra, w którą grałem i w ogóle. I po prostu zapominam rzeczy, albo jeżeli na przykład sam rzeczywiście poproszę o coś. Ale jeżeli przychodzę pierwszy raz, to mimo wszystko wolałbym ten. Wolałbym tak po swojemu. Ja tu miałem moda. To co, zaraz każdy będzie miał mnie moda. Ach, podłączyłem się, nie tu ciśniałem chyba. Bo to mnie raczej do pianinka podłączy, co? Nie. Zrób mi moda, może lepiej nie. O, Flappy. Co daje tego? A, zastanawiam się właśnie, czy zdążę, czy nie. To ale one są wolne. Względem tego, jak normalnie my się je bije. Flappy Bird. Są na tle wolne, że aż ich nie trafiam. Flap, 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 get Quake. Oh no. O, memorka. Chyba pierwsza znaleziona tak dziko, że tak powiem. No dobra, spróbujmy tak zrobić. Na pewno się uda. Tak, myślałem, że się nie uda. To też się nie uda. Yep. Da się, I guess. Czy ja to coś jeszcze pominąłem? Czy jest więcej BMD-ków, czy nie? Chyba nie. Nie będę mógł się przyzwyczaić do tego, że nie ma inbitów gwiazdkowych. To jest też nic dziwne uczucie. Bo tak to raczej połowa mojego folderu to jakieś inwity zajebane. HP mi się generuje wielkami, to słyszałem akurat. Kod gwiazdka z tego co słyszałem to nie istnieje. Czy byłem w dużym internecie? Podobno byłem. Czy istnienie inwitów gwiazdkowych implikuje istnienie inwitów wielkanocnych? Tak. Hej, czy ja się mogę do czegoś podłączyć? Na przykład do telefonu? Bo wcześniej w sobie nie mogliśmy wejść do domu, ja jak sobie pamiętam. Wife for Apollo, Frau Forehead. O, sorry. Mówcie mi jeszcze. O Boże, one mają fajne solda od razu. One normalnie mają long solda chyba tylko. Więc nie ukrywam, zostałem od dobinę zmenowany. Jakby była szkoda, gdybyś nie miał long solda w tej grze. Czy chcesz mi powiedzieć, że taka nie ma program Advance w ogóle? Czy to jest to, co chcesz mi powiedzieć? Czy po prostu LightSworda jeszcze nie ma, jak tako? Mapie AMB for All LightSworda kompletnie nie ma. Zapomniałem, że nie grałeś w BN1. No, ja tak jak wcześniej mówiłem, że dla mnie to jest absolutnie pierwsza styczność z tego. LightSworda nie ma, okej, okej. Masz po 2 ciachy każdego oczy i to brzmi trochę jak jakaś zeta. Czy są już moje ciastka, mamo? Okej, czyli najwyraźniej mamy ich spać po prostu. Nie, idę do internetu. Myślałem, że każdego grać się chociaż raz na jedynki nie tkałem kompletnie. Tak, kompletnie. Widziałem tylko jakieś screeny, tak naprawdę. To teraz jeszcze zasadnicze pytanie na dziś brzmi... What do you mean by that? Czemu nie mogliśmy odkodować danych? Ani? Co gra przez to na myśli? What do they mean by this? Co było w tych danych? Nie wiem, to jest GMD. Skąd ma wiedzieć, co było w tych danych? Default tutaj po prostu każde te... każdy kolor daje coś innego. Nie możesz mieć tego samego z tego samego source'a. Tak jest dziwna. Ile shockwave'ów na nas można mieć? I czemu odpowiedzią jest absolutnie wszystkie? Dobra, na pewno chcę iść do kupca. Do handlarza. Po Power Up. Większość Power Advance'ów to ZT. I see. To jest K. Okej, czyli mogę bezpiecznie zajść po prostu meta. Powiem szczerze, u mnie to nie jest kwestia, że ja nie pamiętam, tylko ja po prostu nic nie wiem o tej grze. Jedyne co kojarzę to, że BN1 jest generalnie uznawany za jakiś bardzo... dziwne. Nie powiem, że złe, że chujowe, ale dziwne. Tam nie ma dużo jakichś takich rzeczy, które się ładnie nazywa jako first game weirdness. Ja absolutnie jestem w stanie to zrozumieć. Póki nie czuję, że była jakaś bardzo paskudna. Przy czym no wiadomo, ja jestem bardzo wcześnie w grze, więc mogę nie mieć powiedzmy pełnego doświadczenia. Po prostu to jest pierwsza gra... nie zawsze pierwsza gra serii jest to jakaś zła, czy... arguably Mega Man XXD. Stawiamy się pieniądze BN1 po zeszłorocznym przejściu. Dobrze to słyszeć. Bo tu można przejść. Znaczy przejść to duże słowo ewidentnie. No i a zawsze jak nie widzisz... Wiem, droga, spokojnie. Domyślam się, że to tak może działać. Canon B. Daj Power Up. Powiedziałem Power Up. O Boże. Czy jeżeli dam sobie punkt w Charge, to będę mógł ładować już Buster, czy nie? Bo teraz tego co widziałem, to nie mogę. Lecz to od czegoś innego zależy. Okej, czyli dam save charge. Bo wolę ładować na internetach obok. Nie, to początek. Tak jest. Przede wszystkim mam wrażenie, że on jest taki... On jest mniejszy trochę, bo te wszystkie dróżki są takie dużo węższe. Też miał pierwszą połówkę charge. I see. Zobaczymy jak to działa. Przy jakiejś okazji, na przykład teraz, bo widzę, że tylko 2 metry mogę zdjąć. Jak szybko się ładuje? O tak. Beautiful. Dodaję 8. Czyli po prostu dodaję 8 razy obrażenia. Wiem, że ktoś wcześniej o tym pisał. Pamiętam. Po prostu chciałem to zobaczyć, że zakujemy na własnej skórze. Pozdaję 16. No to i tak więcej niż zazwyczaj. Bo zazwyczaj to było ile? Razy... Razy 10? Ja podam decode data. You don't have the right, you don't have the right, oh you don't have the right, oh you don't have the right. Czy jakoś tak? Te dwa są chujowe. Nie jest akceptowalne. Od obrażeń jest power. Ma to sens. Mi tam się nie chce przeczytać, wystarczy mi to sobie, jak było zentymowany. Nie, no też ja mówię, na tyle na ile się da chciałem odkrywać tego po twojemu, niekoniecznie, że czat mi mówi wszystko co jest w grze. Jeżeli komuś bardzo zależy, no to nie powiem wam, że proszę kulturalnie wypierdalać, ale... Powiem tak, nie musicie, to na pewno. No, eksparów zadaje 5 razy 16. Brzmi całkiem rozsądnie. Wyższa matematyka wchodzi. Dziwny jest w ogóle ten efekt dźwiękowy ładowania, mam wrażenie. Taki jakby przedłużony i opóźniony. Względem tego ile ile normalnie trwa i jak normalnie brzmi. To jest komputeria. Na kolekcji mam Battle Maxa, to prawda. To też takich mówiłem wcześniej, że miałem możliwości, będę się tego nie używać, żeby mieć jakieś takie powiedzmy oryginalne doświadczenie. Jeżeli uznam, żeby nie wiem, potrzebuję sobie pogrindować czy coś, to nie wykluczam, że go włączę dla samego czysto suchego grindu. A tak to... Flip-flop. Monka S. Wyobraźcie sobie, że widzicie jakiegoś dorosłego, który stoi przed przed podstawówką i ma takie podstawówka, ho, 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 ho. Podstawówka. To byłby moment, w którym poważnie rozważyłbym dzwonienie na 997. I wskazanie, tak pani władco, to on. Czekajcie, może znajdę mojego ulubionego gifa. Czy to mi się wczyta jako gif? Doskonale, bo chcę to wrzucić na tego na streama. Czy to mi się w ogóle wrzuciło, czy to mi się nie wrzuciło? To jest pytanie. Chyba mi się nie wrzuca. Goddammit. Dlaczego taki jesteś, że mi się nie wrzucasz? Czekaj, źródła. Gdzie są obraz? Dodaj źródło. To jest dosłownie Higby w tym momencie. Teoretycznie możesz dostać double delete Busterem. co w tejże style, żeby dostawać double delete? Względnie jakieś upgrade'y do Bustera sprawiają, że on, nie wiem, przebija albo coś? Bo nie widzę tego inaczej. Ja i nam pomogła z tym, że się spóźniliśmy. Mamy jeszcze raz spojrzeć na maile. W ogóle widać, że to gra z takiego wczesnego internetu, po tym jak pięknie piszą. Jak doszli do konkretnego wirusa, też powiem, zrozumiałe. Nie możemy iść do pełnoszczędskiego, goddammit. A możemy iść do pielęgniarki. I dostać się covera, apparently. Masz nieprzeczytane maile. Ta? Gadasz? Daj kurwa, on mi dał power upa. Goddammit. Daj. Nie, nie dał mi power upa. Da mi power upa. Tutaj są tutoriale, jada. Trochę dlatego nie chciałem czytać maili. Bo to jest dosłownie takie, ej, łap trochę więcej tutoriala. Oh no. Tutaj zauważysz, że się zalogujemy do jakiejś innej klasy. Chyba mi nie da do takiej możliwości nawet. Goddammit. Za tymi drzwiami. A. No dobrze, wracajmy do swojej klasy. O, nie możesz wejść frontowymi drzwiami, jak się już zaczęło. O mój Boże. Mąka jest. Hehe, snort. Nie no, ja i czemu uważam, że ktoś, kto przyszedł do podstawówki i pierwsze co zrobił to hehe, podstawówka, hehe. To... Ktoś, kto jest ode mnie straszny. No dobrze. Czy możemy zalogować się dziewczynie do tyłu? Nie, goddammit. To nie tego. Ach, ich jest bardzo dziwny nauczyciel, zgadzam się. Z tobą wciąż nie możemy walczyć. Okej, czyli ja i nam mówi, że jak bierzemy 3 kanony, to będziemy mieli zeta kanona, czy chuj wie co. Powrót do korzeni, nie wiem o czym mówisz. Nie mam zielonego pojęcia. I love Gutsman. Beautiful graffiti. Odchodzimy w nią od tyłu. Jest. Nie widzę problemu. O, robię pracę domową na lekcjach. Kiedy ostatnia to się skończyło? Bing blong, ding dong. To mogło być w wielu miejscach, to też prawda. Pani Maryś pochodowała. Tak, pochodowałaś, tak. Okej, czyli przerabiamy bardzo intensywną matematykę z Numbermanem. Ale to była szybka matma. Programy edukacji WW, to interesujące. O nie, oni chcą zabić Avengersów. Nie, tylko nie Marvel, nie. Ogłaszam endgame, cześć Marcin. Stańcie się dobrymi niewolnikami. Nic meme. O tak, wierzę w ciebie, Dex. Spoiler, nie wierzę w Dexa i w Gata. Yep, ku zaskoczeniu absolutnie nikogo. My na pewno będziemy bardziej kompetentni, prawda? Jestem już to marzenie każdej dużej korpy w Twitterze. O Jezu. O, możemy dostać roll, ale to miłe. Daj roll. Najlepiej zamiast te covera. Jak już tak mam się leczyć, to przynajmniej dodajmy obrażenia jakieś. No dobrze, gdzie jest program, który blokuje nam wyjście? Wiesz coś może o tym? Mamy obecnie przerwę i musimy je jakoś ogarnąć. Charglide. Nie pomożesz nam, jak rozumiem? No dobrze. Flappy, kanonki. Zdążę? Nope. No dobrze, poczekamy sobie. Tutaj to mam. Czy nie chcesz postartować chipów kodem? To by oznaczało, że ja przejmuję się kodami chipów. Ja jestem z tych absolutnych degeneratów, którzy się nie przejmują kodami. I potem wychodzi im tak piękna zupka kodowa jak... Nie wiem co. I wiem, że miałem jeszcze jednego dasha. Zdaję sobie sprawę. Zdążę? Zdążę. Pąk. No dobrze. Na razie chyba wielkiego boru nie mamy. Możemy pójść tutaj po nic, albo tędy. Jolo? Jolo czy nie jolo? No dobrze. Może być i tak. Nauczyłem się też foldery kodowo. Ja zazwyczaj staram się mieć... Może nie tak, że mam dosłownie każdy chip z innego kodu, ale mam po prostu jakiś tam swoich faworytów, jeżeli chodzi o chipy. I będę je wrzucał niezależnie od czegokolwiek. Marta mówi... Mam wrażenie, że nie kojarzę, powiem szczerze. Ach. Nice. O, Quake, nice. Tak. Czasami długa droga jest najkrótsza. No dobrze. Zobaczymy jak bardzo. Quake 1, tak fajna gra. Mam wrażenie, że nigdy nie grałem w te typowo starsze strzelanki. Poza skarpacza, fajnie, że Mega Man dawno nie było Mega. Żabka ma w zasadzie teraz smaku Bad Apple. Że to, że odpierać nagle ci para pa 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 para pa pa para pa pa para pa 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 para pa pa para para para. Że takiego badapla? Ja już mam 10 tego. Tak. Czy to jest dosłownie główny emotyw batem w Polsku, który by tu leciał? Smacznego karpacza. Dobra, dobrze, że nie smacznej karpatki. Patrz jeszcze Sonic Wave'a na pewno. I bomb, shotgun, little bomb. A, jest to fajnie. A możemy wrócić najwyraźniej. Wydaje mi się, że White Sword będzie najefektywniejszy. Ja mam smaka na karpatkę. Weź, bo jak tak mówisz, to sam bym sobie taką karpatkę zjadł. Ale, słuchajcie, o. Spróbujemy jeszcze raz. Nada, szybko. Czy to zadziała? Jest? Dojazd mi dobry. Absolutnie się nie dziwię, powiem szczerze. Biorąc pod uwagę, jak długo się jedzie. A tutaj pewnie jest zamknięte i nic nie zrobimy teraz. Dajcie mi kanon. Ja powiem szczerze, że jestem trochę skrzywiony, bo mi się Karpatka... I patrzę są 5A. Dziewięć? 9 chyba. Bo 3 razy 3. Wait a minute, ja się wróciłem na początek, czy to jest jakaś inna strefa? Nie, to jest inna strefa, okej, już widzę. Zastanawiam się teraz, czy nie chcę wrócić do tej poprzedniej i tam pozwiedzać dalej w prawo. Jeśli chcą, a przy biurku pani Mali, to wiecie, mówiła, że tam krzesła nie ma. No, nauczyciele nie siedzą, da. Nie w Japonii. No dobra, chyba kanonkami sobie potrzebujemy. Aż teraz memujesz, to jest faktycznie rzecz... Znaczy, powiem szczerze, nie wiem, bardziej memuję niż cokolwiek innego. Ale na tyle, na ile chińskie bajki mogą cokolwiek sugerować, to rzadko kiedy widywałem krzesła dla nauczycieli. Doskonale. Przecież no wiadomo, opieranie swojej wiedzy na chińskich bajkach nie jest optymalne, że się tak wyrażę. A wy od której strony jecie waszą kremową... O nie. Proszę nie traktować mnie czekoladowym rożkiem. Nie rób takich rzeczy. Jestem wystarczająco głodny i bez tego. O ja to. Zastanawiam się trochę. W ogóle nie, tak jak mówicie o Karpatce, to ja mam ten problem, że mi się Karpatka kojarzy z takimi wafelkami, które raczej były wypełnione jakąś hałwą czy czymś, a nie z ciastem jako takim. I dlatego jak mówicie o Karpatce, to są takie wajajne. Marcin chyba chciałbym wierzyć, że Marcin nawiązuje do Lucky Stara i pierwszego odcinka Lucky Stara konkretnie. Możliwe, że się mylę. Goddammit. Wejdź. In before anime, wyjdź. Wejdź, Megaman. O, ale to coś nowego. W mojej klisie już nie gram pod Dexa. Przysięgam, już nie gram pod Dexa. Tutaj mogę co najwyżej bić Dexa, a nie pod niego grać. O, ten ma jeszcze, nice. Ja myślałem, że... Ojedo, to było paskudne. Przemilczę to do własnego mentalnego. Ale za tym trafię na pewno. Tak? No zajebiście. O, high cannon. By cannon. O kurwa, on 80 teraz dodaje. Jesus. To nie jest to, czego się spodziewałem. A że tutaj dość silne chipy na stat. Ach. Wydaje mi się, że BN... zadają 60, że to jest 40, 60, 80. I że... nie wiem, 80 high canona wydaje mi się dużo wyższe niż normalnie. Aż Firemana i Fire Towery to by implikowało, że mam Firemana. Liczba tomów historii świata. Właśnie nie byłem pewien, czy to jest w każdej innej grze. No dobrze, gdzie mamy bibliotekę w takim razie? Bo tutaj mamy naszą salę lekcyjną. Tutaj będzie druga sala lekcyjna. Czy tutaj mają historię świata? Miałem RSPDR-a. To wystarczy. Pewnie dostajesz dopiero po tym wątku. Właśnie tak się zastanawiałem, czy to, że ja go do tej pory nie spotkałem, to była kwestia tego, że miałem pecha akurat, czy... ...30 tomów... historii świata. Upewniam się, czy każda im powie to samo. Okej, czyli chyba po co 30. Nice. Czyli co się tam wiedzieli i byłem konter doskonale. Czy ja mogę? Nie mogę. Kurde bela, jak to mały klasyk. Też sobie tak pobiegamy. Dobra, dała radę. Zastanawiałem się, czy się wyrobię, czy nie, ale na szczęście wyrobiłem. Okej, co my tu mamy? No dobrze, czas na standardową metodę. Prawdziwy matematyk dawałby idealnie po połówkach. ...33? 34. Aha, rozumiem. I hasło się dążyło zmienić, także długo trefę zmniejszyło. Trochę idę. Biorąc pod uwagę, że tylko drugą, to wiele nie zostało. Są dziury, doskonale, to jest to, czego potrzebowałem usłyszeć. Jak podpowiadam za wysoko nisko, to najlepiej po łówkach. No tak, to Wydaje mi się, że to nawet przy jakichś algorytmach jest wykorzystywane. Za niskie, czyli teraz powinienem 75 dać. Czyli nawet pierwsza się nie zgadza, czyli spróbujmy 64. Za niskie. O! 69? A pierwsza jest niepasująca. I co? 79? Za niskie. Tak, ja jestem ślepy. Wiedziałeś, że możesz podłączyć się do dowolnej tablicy. Mam wrażenie, że próbowałem wcześniej, ale nie mogłem. Ale już kisem. Spróbujmy Sonic Wave. No, rzeczy nie dam, że powinienem. Nice. Ten serial już zdecydowanie idzie dłużej niż poprzedni. Właśnie Mega Man nie było włączone. I guess. Też właśnie mi się wydawało, że to jakiś związek ma. Bang. Nie wiem, czy to tylko moje personalne uczucie takie, że ta gra jest póki co wolniejsza niż inne battle networki. Liczba drzwi w szkole. Trochę i będzie, coś czuję. A, czas na wyższą matematykę! No dobrze, czyli tak, tu nie ma. Pierwsze, drugie, trzecie. Inaczej, na tym piętrze ile jest? To pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste? Na tym piętrze jest 6. Tutaj mamy i na co dołu. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, 15? 16? Bo nie po... 15 albo 16? 15. Nie byłem pewien, czy liczą wejściowe, czy nie. Ale możliwe, że te, przy których teraz stałem, były dosłownie wejściowymi, więc... Nevermind. Jak miał wyglądać hint testo-matematyczny? Między 5 drzwi liczą się raz. A i tak mi zaliczyło? No dobrze. Nie będę narzekał. Czyli możliwe, że jeszcze wejścia wyliczyło raz. Nie przejść w jedno miejsce? I see. Jak to było? Nieważne i... A, okej. Pukłem się. Strasznie dziwnie to wyglądało, że bije i nie zadaje obrażeń. Sieć jest bardzo niestabilna, co może pójść nie tak? Opływa rączki. O Boże, opływa. And I'm just like, oh god, oh fuck, oh god. Nevermind. Czy tam na górze coś jest? Nie zobaczę stąd, prawda? Nie ma. Czyli dobrze, za nie przeszedłem. Widzę, że powoli też tam wchodzi ten bardzo przyjemny... Przyjemny? Co on miał przez to na myśli? Goddammit. Przyjemny etap, gdzie... trafiam na nieprzyjemnych przeciwników. To miałem na myśli to, że etap, gdzie drogi też należy robić takie bardziej labiryntowate. Bomby to nie jest... Dobra, chipy, family, kto mam? Pijany, to przyjemny, to brzmi jak ja w pigułce ostatnio. Znaczy, nie, przepraszam, ja nie jestem przyjemny, co? Czy ja jestem przyjemny? Cover 10, o baby! Okej, czyli to nic nie było, rozumiem. Kto by się spodziewał? Gdzie jest pokój audiovisualny? Czemu on nie pomaga, kiedy jest wszystko niepotrzebne? O tak, Advance się podłączył. Reaper A, nice. Taki wręcz przyjemniaczek siebie uwołał. Gdzie jest pokój audiowizualny, bo to jest to sala lekcyjna. Tu jest 5B, tu jest biblioteka. Tu jest panel out 1. Chybaż to jest to? Nie, chyba nie. Więcej chipów poukrywanych w losowych miejscach. Pokój audiowizualny. Spróbuję go znaleźć jakoś rozsądnie, nie wchodzą do każdego możliwego miejsca, bo tak, to są sale lekcyjne. 5A, 5B. To też jest sala lekcyjna, right? A, 5B. Tu jest ta jedna salka. Tu jest 1B. Monka jest. Monka jest. Czy oni tu dosłownie jakąś hipnozę odpalili? Ej, może ten im powiedzieć, że jest sala audiowizualna? Nie? No dobrze. Tak, może ten im powiedzieć? Op, rozumiem. To jest PC. Tutaj mamy powłączane. To się zdaje być ta sala audiowizualna. Jak widzą. The power is up. You can jack in here. No, nie mogę. Ja jest pedantyczna. Trafamy widoczek once a week. Trochę cuchnie. A nawet sztynksi-dynksi. Ani widzowie? Nie wiem, ja uważam, że jesteście dla mnie bardzo drogimi widzami. Zbieram opinię. Cześć Shin. Boję się, jeżeli tak się zaczyna twoja dzisiejsza. Na co tym razem umierasz? Nie no, słuchaj Shin, 10 dni roboczych. Hasło zbyt niskie. Zbyt niskie. Zbyt wyskie. Wytkie. Co to miałem przez to na myśli? Nice. A więc 10 dni na napisanie magisterki, tylko masz w dobrym stanie, to nie jest jakoś super dużo. Znaczy super mało. Wiem, że to może hot take i że nie jestem pocieszycielem, ale ja nigdy nie umiem pocieszyć ludzi. Jak to mówią, nie jest to mało, dużo wcale. O mój Boże. Ci przeciwnicy są za wolni, dlatego ich nie trafiam. Quake 1, nice. Pojebie mnie. Uwaga, robię jolo. Okej, to było paskudne jolo. Bo zostałem trafiony przez działko. Ja spróbuję tak. Au. Oczywiście, że tutaj za wolne. Dobra, weź lol. Bo mnie pokurwi. Weź. Karka. Lubiłem bym jeszcze na kawę, wczoraj miałem jakiś problem z zaśnięciem. Podziwiam ludzi, którzy mają... Inaczej, podziwiam ludzi, na których kawa wpływa tak, że rzeczywiście spać nie mogą. Jak tam idzie? Jak na razie jest nośnie, bym powiedział. Jezu, duchowo chciałem mapę włączać. Włączać. Jest, dokładnie to powiedziałem. Tak, chcę umrzeć, aż tak po mnie widać. O Boże, nie tu. A, przynajmniej radę. Nie no, nie jest źle póki to. Na pewno jest lepiej niż się spodziewałem, biorąc pod uwagę jakie opinie trzymałem o grze. Ale to brzmi jak wyzwanie, że jednak muszę sobie dać ciekawe. A mi nie, pamiętaj, jeżeli ma ci to jakoś przeszkadzać w funkcjonowaniu, to nie rób. Tak bym powiedział. Oczywiście już pominąłem. No chyba Numberman jest. Gdzie się pojawi, bo chcę bombkę zniszczyć. O Boże! Tylko akurat się na tego bossa. Doskonale! Powiem tak, jeżeli akurat się trafi, to nie będę narzekał. Pani Marii może mieć kartę. Gdzie jest pani Marii? Miała być u pielęgniarki chyba. Gdzie jest pani Marii? Wszystko widać, że pierwszy raz to robi. A mi to, że przy pierwszym razie działa, to nie jest oczywista rzecz. A, któż to? Halo, coś pani stało? W ogóle czekajcie, bo chyba mnie pojebie teraz. Nas tu wcześniej nie było. I chyba nie mogliśmy tu wcześniej przejść. A tutaj było przynajmniej dwoje drzwi. Tiget. No dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Za wysokie. Za niskie. Nice. A, czyli mówicie, że nie mogę zapitać po odpaleniu drzwi. No dobrze. Pokurwi mnie. Bycie niewolnikiem jest zabawne. Numberman 2000X. O mój Boże, on ma dużo HP. Dobra, co ty robisz? Z czym się ciebie je? Rozumiem, że te bąbelki trzeba niszczyć, zadając im jeszcze obrażeń. No dobrze. Rozumiem. O Boże, chłop mi zniknął. O. Co robi ta kostka? Wezmę sobie do naszej powstawę. A okej, w ten sposób. Ha. Dobra, udało się. Czy ja mam... Pewnie to nie jest ABC, no. Nie ma nic i prawda? No. Kanoni. A. Czy on dosłownie nie rusza się z tego ostatniego panelu? Mogę bardzo doceniam, że widać, że ja używam tego invita. A, okej. Okej. Przepraszam. Nawet nie blisko, I know that. Śnip, śnip. Właśnie, panie Higby, musi pan jakoś ogarnąć swoje działania. Właśnie też mi się tak wydawało, że ja po prostu miałem zły timing. Doskonała robota. Jak na robota. Zgadzam się, dzisiaj był ciężki dzień. O mój Boże, możemy pojechać do Totrze. Jeszcze dialogów. Powiem tak, ja po serii Battle Networków nie oczekuję jakichś wyżyn, jeżeli chodzi o jakość. Więc jak będzie jakiś niskiej jakości dialog, to po prostu spojrzę na to i będę miał, no, ale jest to Battle Network. Jest to dokładnie to, czego się spodziewałem po tej serii, nie zaprzeczę. To tak jakby powiedzieć, że nie wiem, odpaliłem sobie ten SMT5 i oczekuję, że ta gra mnie zaskoczy fabularnie. Come on, szanujmy się. A z pytań, które mnie interesują i które chcę poznać odpowiedź w miarę możliwości, powiedzcie mi, czy wirusy, czy nawigatorów spotyka się w sieci, czy spotyka się w komputerach, tych niepodłączonych do sieci. Nie mówcie mi konkretnie gdzie, tylko jak to wygląda czy oni są w sieci, czy w osobnych komputerach. Sieci to V2. Okej, bo z tego co ktoś mówił, to to V2 to tam gdzie V3. Czyli nie tak jak w BN3 chociażby. O mój Boże, chyba pierwszy raz... Czy to jest jedyny raz, kiedy można Kiedy można... zobaczyć, powiedzmy, tą wewnętrzną część szkoły, która nie jest budynkiem. A Gateman, hello there. Jeszcze nie pisać magisterkę. Złota zasada, wszystko byleby nie pisać magisterki. Zdążę, czy nie? Raczej tak. How you roll? I'm doing pretty fine myself. I'm a bit tired because I had a long walk today, but other than that, it's fine. Ja oczywiście nie mam bota, obawiam się, więc nie będzie dodawania komend. Czy to zabije całą trójkę? Tak, nice. Wyjątkowo. To nie jest tak, że chcę o ciebie zadbać czy coś? Chyba. Nawet ja bym tak nie potrafił. Nawet ja. Właśnie, na środku może być tak. Ja śpimy, ale nice. O, kurczaczki. No wyjść. To są króliki, kurczaki, nieważne. Wciąż mi się dało, że to kurczaki. Za hejterzy. Nie hejterzy, my o ciebie dbamy, Shin. Sklepu Higgsbiego jeszcze nie ma chyba. Niedługo się otwiera, rozumiem. Do wiewiór da się podłączyć? Nie? Doskonale. Mógłbym na pewno pójść do sieci i kupić sobie power upy, bo to kasy powinienem mieć. To gadaję, że Shin daje dobre rady. To się trochę kłóci. What game is this? Mega Man Battle Network, the first one. I haven't played the first one like ever, like literally ever, so I thought it would be a great idea to see how is it the game. It's surprisingly not bad, considering what I've heard about the game. I'm not saying it's anywhere near great, but it's fine. Fine, I think it's the best way to describe the game. I nie będę ukrywał, że chyba jak zwykle wpadnę w swój typ używania tych samych typów przez całą grę. Nie wychodzę ze swojej strefy komfortu. Czy ja już mogę spotkać V2, czy jeszcze coś muszę zrobić? Bo tak przynajmniej po części przeszedłem po V2. Chyba już możesz, zobaczymy w takim razie. Ile sobie mogę tu pobiegać. Wiem, że dostęp do dalszej części sieci chyba wciąż mam zablokowany przez Dexa. Bo nie przypomniałem sobie, żeby on mnie odblokował. Firemana możesz, Numbermana jeszcze nie, no spoko. Fireman do sklepikarza, okej. Ciekawe z iloma Shockwave'ami skończę tę grę w takim tempie. Albo sobie pomieniał chipy. BMD. XPanel 1S. Czy ten BMD tu był wcześniej? I ja go jakimś cudem pomijałem? Czy BMD tutaj się spawnują tak samo jak te? Jak GMD w dalszych częściach? Powodzenia, Shin. BMD w tej grze to GMD w... Oh, Jesus. Ta gra ewidentnie nie ma bardzo dużo takich wczesnogrowych udziwnień. W sensie wczesno-seriowych, o. A bo jeszcze nie zrobię, bo nie mam. Dasz radę, Shin. Wystarczy, że jedną stronę dzisiaj napiszesz. Clueless. to możesz zrobić dopiero co. Ja bardzo długo miałem PT. Miałem takie podejście. Nie będę kłamał. To jest chyba Fireman, no. Bo widziałem, że się animacja odpaliła bossowa. A, to jest ten atak. Duże ilości naraz shockwave'ów. On ma nie strzał, czy... Ja. A, myślałem, że może wejdzie. No nic. Weź mi dodaj parę chipków, co? Ja nie, jeżeli tutaj po ukosie, to on chyba tylko bombkami może mi trafić, ale nie doszedł na jakiś nowy atak. Takich tutaj na przykład. Co ja tu mam? BBB, Shockwave, Shockwave. Nic więcej K chyba nie mam. Jest na razie, wezmę te dwa Shockwave'y. Nie, to... Trafianie go Shockwave'ami jest tak problematyczne. Bo on jest jednak całkiem mobilny. Jakby to nie jest tak, że on mi wobec mnie stanowi zagrożenie, ale ja wobec niego też nie, ewidentnie. Z moim setupem obecnym. Wiecie co. Jap, jak już mówiłem, on nie stanowi zagrożenia. Teraz będą bombki, to jest jedyne zagrożenie. A, B. No dobrze. Rozumiem. Podstrzelamy sobie. Albo i sobie nie podstrzelamy. Dobra. Jezu, ale to dodawanie tutaj jest paskudne. Co to za kocie rzeczy się dzieją na czacie? Tak beze mnie? Znaczy co? Jego animacje ataku nie mają lifetime'ów. Co masz przez to na myśli? Bo chyba jestem zbyt tępy na zrozumienie tej wiadomości. Kurwa. Ech, whatever. Skłamałbym twierdząc, że był to trudny boss. Jedynym moim problemem było to, że miałem wrażenie, że nie mam jak go trafiać moim zestawem ruchów. Chcę ogarnąć ten. Ogarnę sklep, już tu jestem. No i ciekawe, czy ja mogę spotkać V3 bez tego, bez vlogowania się? Na myśl, ale muszę wam coś powiedzieć jeszcze. A, przypomniałeś tutaj, co chciałeś powiedzieć Selikowi w końcu? Pojawiłem mnie z Łukasą. Na moim koncie spanowało się 450 zł z damskich chuj. To brzmi jak... chęć kupienia sobie jakiejś... gry nagle. Słuchaj, ja jestem te 5 razy wchodzi, wiem, że chcesz. Zapisz, zaraz zapiszę. 6,5% szef. Maximum joy. Gun. Jak już ten STW kupił? Ew! Strajf, ew! Że V3 nie zabijam i dopije się jej silny mieczem? Nie, no nie może być tak źle, prawda? Królec. Nie dostałem dosłownie obrażeń, jak walczyłem z tym, z V2. Więc na pewno V3 mi nic nie zrobi. Lules. Czy przez to dzisiaj zmieniamy się w jakieś zwierzaki? Ja niestety nie potrafię być zwierzęciem. The animal I've become, coś. Jeszcze ten Shockwave nie może być double kill, drugie może. Najwyraźniej ilość czasu, który mam na double kill jest bardzo mała. Czy bo sobie późniejszych trochę dostają nowe ataki na wyższych wersjach? Świta mi, że tak, ale nie jestem pewien. Shadowman nie dostaje taką muramasy dopiero od jakiejś wersji? Oczywiście zakładam też, że nie liczymy jakichś rzeczy typu Forte, który dostaje sporo rzeczy dopiero od którejś wersji. Gutsman na pewno ma różne ruchy zależnie od formy, a też polujesz na Firemana. A kasę przy okazji. Kasa jak wpadnie to przy okazji, a może Fireman. Pamiętam chyba nawet bardziej w tej kolejności, że chciałem kasa, jak się Fireman trafi to też dobrze. Dał. A z tego co widzę to już sobie mam na memorkę, więc... Dam sobie 3 encountery jeszcze. No właśnie... Nie wiem, czy ja źle zrozumiałem, że wcześniej ktoś napisał, że nie trzeba się vlogowywać. I mam wrażenie, że to jest zawsze ta jedna z wspaniałych... O Boże, tu jest kolejna memorka. No dobrze. I'm out. I'm so fucking out. Pociągi nie działają? Tak. Co spowodowało zawalenie? O mój Boże, kolejny wirus? Doskonale. Ganie w beta networki bez speed-upa. Właśnie też trochę jestem przyzwyczajony do gania beta networki ze speed-upem. Tak samo bardzo często bossów farmiłem poprzez użycie save state'a. Nie będę kłamał. If you're not chicken? No dobrze. Hello. O nie, to potężny Gutsman. Guys. Ola, to może być niebezpieczne. To może być nieironicznie niebezpieczne. O. Dobra, tu powinien być bezpieczny w miarę. A to jest ABAB? Oczywiście. Ja się to wezmę sobie chyba po prostu same shockwave'y. Nice. O, tam poszedł. Dex, czemu tak unikasz? Przestań. Znaczy, Gutsman. Oj. Dobra, mam gdzie stać, to najważniejsze. Jeszcze. Nie mam za to program advansów, ale to też przebolejemy. Zeta Cannon dosłownie nie istnieje. Dex? Are you okay? Dostaliśmy też chip Gutsmana, doskonale. Czy to jest silny chip? Shockwave, Crock Enemy. No i mogę wrócić, zobaczymy jak działa przynajmniej. Zamiast powiedzmy... soda zwykłego. Od niczego kompletnie jej flinczuję. Ha, to ciekawe. Jasne jest całkiem okej. Czy on działa takiej w dwójce, że po prostu robi falę na każdą tą? Na każdy rząd? Czy jakoś inaczej? Zresztą zobaczę może jak ten, jak mi wpadnie. Działa tak samo, okej. Okay. Jak Luna mnie lubi. Powiedziałbym, że po prostu powinieneś mieć inne priorytety w tej chwili. Powodzenia w pisaniu. A nie, że o, Luna mnie nie lubi, o. Na ten etapie za Cannon go morduje. Mogę sobie to wyobrazić. Nie, tu się szło do tego. Do Merchanta, na którego zdecydowanie mnie jesteś. Ten sznawiczy po fabszerówki chyba... Roll na pewno... Znaczy na pewno, na jakieś 80% nie jest. Firemana jeszcze nie widziałem. Wydaje się, że jest obszarówką, ale nie taką na pełen ekran. Jak Gateman często gęsto jest. Cześć. Ja nie chciałem tu być. Gambling na... Co aż przez to na myśli, bo się boję. Ja się boję, jak mówicie o takich rzeczy. Nie ma szansę. Czy to Numberman? Chociaż nie, Numberman teoretycznie, że ta kostka, przynajmniej w teorii, powinna być 1.6. Monk. Mam wrażenie, że od dłuższego czasu siedzimy w tej samej strefie. Stochaj sideł. Dajcie mi Firemana V3, chcę umrzeć. Znaczy co? Gdzie była Sondexa? I zanim go tym przejęci się zwiększą, ma to sens. Chyba ja stąd zaczynałem. Czy tu się w prawo szło? O, zobaczmy Firemana, na tak działa. Czy to jest po prostu 3 panele do przodu? Jest to tak dziwnie wygląda, jak przeciwnicy nie dostają obrażeń podczas tego. Podczas animacji ataku. Nie przyzwyczaję się do tego. To jest cały rząd, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Dla bezpieczeństwa wolałem tego użyć, tak jak użyłem. Ja to nie tu. Z drugiej strony, im więcej tu chodzę, tym większa szansa, że wpadnę na Firemana. Zadaję 2 razy obrażenia na drewno. Ma to sens. Aczkolwiek póki co chyba spotkałem co najwyżej tylko te ogniste wirusy. O, zobaczmy jak Gutsman działa. Nice, czyli tak jak zawsze. Właśnie, bo ja już biję po dwa na strzał. Miecz jeszcze nie jest żywiołem. Aż do myśli. Bo chyba nie rozumiem. Będziesz robił postgame czy nie? Zobaczę. Wstępnie myślałem, że będę robił postgame, ale... Pamiętaj, jeżeli gra się okaże jakoś straszliwie frustrująca, albo postgame się okaże straszliwie frustrujący, to nie wykluczam, że go nie zrobię, ale wstępnie myślałem, że tak. Hold up, kiedy się szło do Dexa? Nie tędy. Czy mogę przestać się gubić przy każdej możliwej okazji? Później wstaję miecze z typem chipa, to prawda akurat. Okej, już rozumiem co mieliście na myśli. No i tu, czyli na górę musiałem do sklepu iść. Czy Fireman istnieje? Postgame się nieironicznie zajmie 1-2 steamy max na wolniaka. A mnie nie biorąc pod uwagę jak ja steamy robię, to nie dziwię się, jeżeli to byłby jeden, jeżeli jest rzeczywiście krótki. No okej, czyli ewidentnie nie spotkamy dzisiaj Firemana. No dobrze. Bong. A, czyli on zawsze i tak się spanuje na pierwszym, na pierwszej kolumnie u nas? Bo go użyłem z drugiej i tak się spanował na pierwszej. Zastanawiam się, czy to przypadek tylko, czy to jest zamierzone. Słuchaj, siłdeł. Może jednak. Ja się muszę umyć. O nie, moja jedyna słabość, mycie się. Nie, nie, ja nie potrafię. Ingarz się nie myją. Mówię, ja bym nie wtapił na przykład. Szlak nie tapie, jeżeli się nie umyje codziennie. No dobrze, możemy przejść. Czemu w sumie cała ta strefa jest ten? Czemu cała ta strefa jest jako Dexa? To mnie zastanawia. O, Saldi. Halted. Czy ja mam coś sensownego na Saldiego? I guess. Co jest? A, to mało. Wykalkulatorowane. Jest bardzo monotonny i mam wrażenie, że przez to, że te ścieżki są w takim kształcie, w jakim jest, to łatwo jest się tu poplątać. Mio. Kim była Mio? Nie mówcie, nie mówcie. Próbuję sobie przypomnieć tak sam z siebie. Canon C. O, Stoneman, doskonale. Bardzo sobie się pogubić, bo wszystko wygląda tak samo. Doskonale. A, kodę. Bąk. Może jakiś lampsardzik. Nie, nie daje jeszcze i pół, no dobrze. Miałem mapę odpaloną na drugim monitorze in before i wciąż się gubiłem. No ale bym się nie dziwił, szczerze mówiąc. Tylko jak tak patrzę, to hardcady na przykład aktywuje się dużo szybciej niż w dalszych częściach. A to co się? Czy nie, to taka ścieżka tylko. Już myślałem, że tam coś było po prostu. Kolejny hardhead. Daj ci, panie! Przecież, ale on strasznie szybko strzela. Tak zauważyłem. Czy ja się właśnie cofnąłem? Nie, to jest GMD, więc nie mogłem tu być. Chyba. Dzień wydania korekcji do granicy, godzin bardziej już pod koniec mi głowa bolała. Nie powiem, że jakoś mnie to bardzo dziwi. Bo widzę trochę, jak to wygląda. Czy to jest w ogóle tak, że tutaj nie ma żadnych innych stron, czy... Czym wy jesteście? Onka jest? Nie wiem, ale po prostu sobie wziął chłop i umarł. Fire Tower. To wygląda jak ktoś to chce. To internet BN1 do 16 podobno, gdyż jest TF. Czy wiedziałeś, że właśnie podałeś definicję rzeczy, których nie chciałem usłyszeć za 500? A, kurde. Myślałem, że się wyrobię. A ja już mam pełen charge, nice. Oczywiście. Nawigacja jest zjebana, bo numerki nie idą w logicznej kolejności. No i nie byłby to pierwszy, znaczy w sumie pierwszy byłby, jakby na to nie patrzeć, ale nie byłby to pierwszy Mega Man, w którego gram, który ma ten problem, o tak powiem. Cześć ZX1. Miecze nie istnieją, nie mogą mnie skrzywdzić. Chciałbym, żeby te tefy były chociaż odrobinę mniej takie jednolite, bo moje mam wrażenie, że momentami się po prostu gubię. Cześć Pasku, witam. A, teraz tylko naładować i strzelić parę razy. No ja powiem szczerze, ja jestem absolutnym hejterem tego, jak wygląda mapa w ZX-ie pierwszym. Jak ja mam przejść tam, gdzie chcę? Na pewno nie tędy. O. To nawet nie było zamieszane, by the way. Ale jeżeli działa. Dałem bakuj, cumka, bo się witaj z powrotem ze swoją kołfusią. Kopfefe. No dobrze, teraz czas na prawdziwe wyzwanie. Jak dostać się tam, gdzie chcę? O. Abusi. A jest tak. Custom column, range 14.1. Zobaczmy, czym to się je. Odbędę się tak kanonów, bo one powoli robią się odrobinę słabsze niż bym chciał. Fire Tower, Fireman. O, oba to F-ki. O Boże, to tylko jednego przeciwnika trafia. A i oni teraz mają te White Sword, okej. Okay. Nie daje ci nieważliwości. Nie jestem pewien, na ile to kwestia, że Elgato mi zgrywa w 30 FPS-ach. przez to nie widać tej animacji świecenia. Bo już wiem, że na bossach miałem też problem. A nie przetestowałem. Mieczka. Którędy się idzie do Stormana? Raczej wina Capture Carda, też mi się tak wydaje. Czemu to nie tak? Why? Ha? Hoek? Ha? Tam też Shockwave nie trafił. To jest jedyne, co chcę wiedzieć w tej chwili. Okej, tu nie przejdziemy, ale to jest Stoneman. Jestem na dobrej drodze, tak swoją drogą, żeby zacząć sobie jakieś mapy ściągać. I ja nie żartuję w tym momencie. Też bardziej na zasadzie, że po prostu nie chcę błądzić po lokacjach, Bóg wie, na Simie. Longsword test. O, mówcie mi jeszcze. Teraz nich też nie błądziłem. Ech! Są gdzieś mapy. Gamę maps. Pobierz. Ja jestem tu. Tak, ja jestem tu. Potrzebuję to je wyrzucić na telewizor chyba. Czy mi się... O mój Boże, przestań. Okej, już wróciło. Jest to, znajdzie masz mapę? Znaczy nie, ja sobie zawsze z tych GMF-ów pobieram. Jakoś tak jestem przyzwyczajony, że jest mi wygodniej. Czekaj, bo to... To będzie. Powinien iść tędy. Okej, już widzę. Chyba widzę. Chyba, że ja jestem nie tu, gdzie myślałem, że nie jestem. Nie, ja jestem tu. Okej, to nawet mapa mi nie pomaga. Paskustwo. Nie, czekaj, ja jestem tu. Tak, ja jestem tu. Czyli żeby dostać się tam, gdzie chcę, muszę iść... Nie tędy. Bo tu nic nie ma. Jak już mówię, nawet posiadanie mapy mi to nie pomaga. Dobra, już widzę. Muszę się sprawdzić. Powiem tak, i tak nie wygląda to aż tak katastrofalnie jak niektóre andernety w Battle Networkach. Bo kojarzę, były gry, w których andernety były kompletnie paskudne. A tutaj, jak mówię, to jeszcze nie wygląda tak źle. Dobra, jestem tu i teraz muszę przejść tu i na hama w lewo. Kolega do mnie podejdzie? Podejdzie, nice. Właśnie jakoś tak on dziwnie stał w miejscu i nie chciał podejść, dlatego się zastanawiałem, czy do mnie przyjdzie, czy nie. Ale na szczęście dał radę, więc jest fajnie. To nie powinno być pełne idealne... To... Znaczy, ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę oczywiście, żeby nie było, tak? Czy na pewno jestem tu, gdzie chciałem być? Ja nie jestem tu, gdzie ja chciałem być? O, no momento. Ja wyjdę tu. Nie, czekajcie, mam wyższą matematykę do zmienia. Jezu, ja widzę mapę i ja wciąż nie wiem, jak ja mam iść. Bo to jest taki pseudo trójwymiar, który nie do końca dużo mi mówi. Jesus. Słuchajcie. Próbuję to odmienić od tyłu, że tak to ujmę. Tędy, tędy. 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 Tędy nie przejdę na razie. Tędy, tędy, tędy. Czy to jest naprawdę aż taki jebany ślimak, jak mi się wydaje? Tymczasem, borem lasem. Nie wiem czemu Octopath dostał aktualizację in before jakieś zaktualizowane tłumaczenie albo coś. Masz jakiś patch na Orsę, czy nie? Bo kojarzę, że Shin mi ostatnio coś pisał o tym, że któraś gra dostała patcha z lokalizacją. I nie pamiętam, która to była. Nie, właśnie, to nie Shin mi pisał, to Maciej mi pisał, Jezu, ja już pijany jestem. Nie jest pełna rozumu. Extra battles, miscellaneous, dedicated, implemented, a. Czym są te extra battles? O kurwa, mógłbym właśnie celować Shina i mu napisać o tym, żeby nie pisał magisterki, tylko że ma dodatkowe walki do zrobienia w Octopathie. I pytanie jest, czy na Switcha też to jest. Ja to chciałem już. Ależ ta mapa jest kompletnie popierdolona. Na jakieś 4,5 giga, ale to sporo. Okej, czyli to jest po prostu jakiś pseudo-white chyba. Że to granie w pozostawił po 8 celach. Znaczy, dwójka IMO ma bardzo dobry epilog. I przede wszystkim nie jest wymagane, tak jak w jedynce, robienie miliarda sidequestów, tylko po to, żeby potem mieć 15-bossowy bossaż. Dobra, to już powinno być to. Podkreślenie co powinno. Ja miałem sidequesty i robiłem właśnie wyłącznie wątki główne. A mi w dwójce nie trzeba robić tej sidequestów, jeżeli ich nie chcesz robić. Gog, 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 gog. Gog. Czy to czas na potężnego Solmana? Fireset? Czy Fireset mi się przyda? Nie, zobaczymy. Zobaczcie wszystkim, czy on tylko tam stoi, czy się rusza. Nie podoba mi się wszystkim to, co tutaj jest. Ten Rockcube będzie im bardzo mocno przeszkadzał, coś czuję. Wow. No, to jest fajne. Tak to wygląda ok. Najbardziej BN1, bossa BN1. Oh baby. A kurde. Ta skałka zasłania mi odrobinę to, gdzie powinienem być. Dobra, to wyście mi tam dali. Jest Fireman, to się jeszcze mamy FK? Fire Tower teoretycznie. Czy Fire Tower tutaj w ogóle działa? Tak, au. Czemu ja w to wszedłem? Ale to nie było trudne, to na pewno. Potężna skała została zniszczona, doskonale. A, no właśnie, dawaj nie power upę to to. Tate, gdzie moje power upy? Tate, power upy! Power upy! Rządowa przepustka, doskonale. Czy możemy tutaj wejść? Tak. Dobrze wejść. Mała sugestia odnośnie programu Advance'ów, I guess. Czy widzisz jezioro? Nie. Ale ja mówię, że nic nie widzę. Jakie kurwa? Że to jezioro? No dobrze, już widzę. Widzę. Okej, czyli przesłałem tędy wodę, doskonale. Ja zaraz siłkę machen. Spoko. Czym się sam dają. Logo Megamana na ziemi, doskonale. No i mogę się podłączyć. Mogę się podłączyć do kasy i kupić sobie rzeczy za darmo? Jej! Wiem, że tak nie działa, ale dajcie mi wierzyć. O mój Boże. Czy to jest to, co myślę, że to jest? To będzie to, co myślę, że to jest, prawda? Yep. Oh god damn it. O, dużo tych chmurek. Czuję się, jakbym był zdecydowanie w miejscu, w którym nie powinien być. Excuse me? Czym są te obrażenia? Czy był już Góramen? Nie. Stoneman na ziemię. Kiedy ja zapisywałem? O nie. To zdecydowanie było po Stonemanie. To brzmi jak dobry moment na skończenie dzisiejszego streama. Jezus, czemu tam mnie tak biło? Czemu tam mnie tak rzeczy biły? To nie wygląda jak miejsce, w którym nie powinienem być. No i na razie, jako że innych planów nie mam, to pewnie w sobotę sobie pociśniemy tego. Pociśniemy Battle Network'a dalej. Pewnie będę coś myślał, jak wyjdzie DLC do Elden Ringa. Ale póki go nie ma, to będą Battle Network'i. A na razie to było na tyle, dziękuję za przybycie, trzymajcie się, pa. Cześć.